Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj Wam pokażę ciekawostkę od Parota. Posłuchajcie, taki temat. Mamy fabryczne samochodowe radio, na przykład takie, bez jakichś fajerwerków, zwykły odtwarzacz CD i radio. No a chcemy mieć zestaw głośno mówiący dzisiaj, nie wiem, nawigację, możliwość odtworzenia MP3 z USB, nie mówiąc już na przykład o tym, że internet. No i co tu możemy zrobić? No moglibyśmy to wyrzucić i starać się zamontować coś z, może z wysuwanym ekranem, ale sami wiecie, to czasami nie do końca się sprawdza. Parot ma świetną propozycję. Parot Asteroid Tablet. Tego typu urządzenie. Do tego jeszcze jest cała taka puszeczka ze wzmacniaczem i to jest kolejny duży atut, ponieważ często jest tak, że w fabrycznych rozwiązaniach wzmacniacz nie jest najlepszą stroną audio, a Parot naprawdę daje kawał porządnego sprzętu i wzmacniacz, który tutaj jest, naprawdę daje radę. Bardzo ładnie gra. Zamontujmy to do uchwytu i zobaczycie, jakie są teraz możliwości. Parot się uruchomił. Składa się z trzech części. Wyświetlacz, tablet, pilot bezprzewodowy do obsługi tego urządzenia i to, co mówiłem wcześniej, taki moduł, puszka, wzmacniacz, do którego możemy podłączyć sobie USB, ewentualnie pendrive'a z internetem. I właśnie ten internet tutaj jest takim kluczowym elementem, ponieważ to urządzenie podłączone do internetu zapewnia zupełnie nowy wymiar multimediów w samochodzie. Chociażby, na przykład nie chcemy słuchać jakiegoś standardowego radia, które jest dostępne w eterze, tylko na przykład mamy ochotę na radio internetowe, więc wystarczy wejść sobie w aplikację radia internetowego. Jest tam multum do wyboru różnych stacji radiowych i już możemy słuchać ulubionych stacji. Możemy sobie tutaj kilka zdefiniować swoich ulubionych i proszę bardzo, SK, odtwarzaj. Mamy radio. Niestety nie możemy pograć za długo, bo zaraz ktoś nam się może przyczepić o prawa autorskie. Więc je od razu spauzujemy i pokażę Wam kolejne funkcje, jakie są możliwe. To, co dla wielu kierowców doceni, to jest aplikacja Janosik, czyli ostrzeganie o fotoradarach, korkach, o policji, o straży miejskiej. Wszystkie tego typu zdarzenia na drodze możemy sobie odpalić aplikację i bezpiecznie podróżować do wybranego celu. Pełna funkcjonalność, to co znacie ze smartfonów, macie tutaj w Parocie zapewnioną, czyli zgłaszanie, też funkcja nawigacji janosikowej jak najbardziej działa. Możemy sobie cel wyznaczyć i podążać według tego, co wyznacza janosik. Kolejną ciekawą opcją na pewno będzie nawigacja googlowska, niekoniecznie może właśnie janosika, zwłaszcza, że bardzo fajnie działa wybieranie głosowe. Na przykład chciałbym pojechać sobie na zakupy do Carrefour na Powstańców Śląskich, ale nie pamiętam, jaki tam jest numer. No to zobaczcie, podaj cel trasy. Carrefour Powstańców Śląskich. No i mam Powstańców Śląskich 126. Nawet nie wiedziałem, że to jest taki numer, ale ja nie muszę wiedzieć, Google to wie i już mnie tam zaraz zaprowadzi. Mam wyznaczoną trasę, wystarczy, że teraz ruszymy i pojedziemy do wyznaczonego celu. Świetne. Kolejna opcja to w ogóle wyszukiwanie googlowskie, wyszukiwanie w internecie. Na przykład chciałbym coś znaleźć i też nie musimy tutaj klikać, bardzo się odrywać od jazdy, bo najważniejsze, żebyśmy ręce mieli na kierownicy. Wystarczy nacisnąć jeden klawisz, Hadron. No i mamy. W tym wypadku znaleźliśmy słynną firmę Hadron. Bardzo proszę, Hadron, sklep motoryzacyjny. Możemy sobie kliknąć w link i już mamy wszystkie informacje podane na Parot Asteroid Tablet. No, chwilę to trwa, no, korzystamy z łącza oczywiście bezprzewodowego 3G bądź też LTE, w zależności od jaka jest dostępność w danym miejscu, jaka jest dostępność sieci, ale to i tak działa całkiem sprawnie. Zobaczcie, cały internet na ekranie 5-calowym. Po co wyciągać telefon? Wsiadam do samochodu,
nie chcę wyciągać telefonu, lubię go mieć w kieszeni, chcę mieć coś, co jest na stałe w samochodzie zamontowane, a nie muszę myśleć o tym, żeby wyjmować telefon, załączyć aplikację, zestaw głośnomówiący czy nawigację, wszystko jest tutaj. No i ostatnia funkcja, chyba też bardzo przydatna w samochodzie, czyli funkcja zestawu głośnomówiącego. Skorzystam tym razem jednak ze swojego telefonu. No i powiedzmy, że chcę zadzwonić do Piotrka, w którego zresztą samochodzie tutaj sobie siedzimy. Połączenie przychodzące od Haven Ślubops. Powiedz odbierz lub odrzuć. Odbierz. No i bardzo proszę, mamy połączenie. Wyciszę może mikrofon, bo tutaj będzie nam się wszystko ładnie sprzęgało. Zwróćcie uwagę, że odebrałem to połączenie zupełnie bezobsługowo, nie używając rąk. Po prostu powiedziałem komendę odbierz i asteroid automatycznie odebrał przychodzące połączenie. Bardzo świetna, wygodna sprawa. Słuchajcie, możliwości jest mega, nie sposób zaprezentować wszystkiego. Generalnie mamy tutaj jako system operacyjny Androida. Androida co prawda 2.0, więc ktoś by mógł powiedzieć, trochę stary, ale słuchajcie, jest to zoptymalizowane. Tutaj naprawdę nie jest potrzebny nowszy system. Sprzęt jest pod to jakby zaprojektowany, jest bardzo wydajny. Dla mnie do samochodu idealna sprawa. Rozłączymy. Można użyć do tego pilota na kierownicy. Także polecam jak najbardziej tego typu urządzenia. Są dostępne w naszym sklepie. To dzisiaj na tyle. Słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym filmie. Zapraszam do sklepu internetowego sklephadron.pl. Do następnego. Cześć.